Cześć Boże, witam serdecznie do takiego grona, to jeszcze mi się nie zdarzyło mówić. Tutaj Pan powiedział, że może jest dzisiaj mniej, że się spodziewał większej liczby Panów i może to nie przystoi, ale zacznę od takiego opowiadania, który ksiądz prymas Wyszyński wspominał z czasów, kiedy był biskupem lubelskim. Panów oczywiście to absolutnie nie dotyczy, zwłaszcza część pierwsza, bo kiedyś ksiądz biskup Wyszyński w Lublinie szedł ulicą, no i patrzy, a w takim szynku pełno panów. Szedł na dół, mówi: panowie, Wielki Piątek, co wy tutaj robicie? A oni szczerze mówią: księże biskupie, nasze żony pieką, sprzątają, to my nie chcemy przeszkadzać. Także to jest taki czas rzeczywiście i porządków, i kiedy trzeba w domu pomóc, więc nie tak jak ci panowie, ale cieszę się tym bardziej, że jesteśmy i że możemy się tutaj spotkać i zadumać. Jestem akurat blisko Matki Bożej, jej obrazu. Dlatego dzisiejszy temat dotyczący kardynała Wyszyńskiego będzie poświęcony Matce Bożej. Co było jego siłą, dzięki czemu on zwyciężył. I rzeczywiście łączy się to bardzo też z księdzem Jerzym, który był takim wiernym synem kardynała Wyszyńskiego. Tak dla związania wspomnę taką rozmowę jedną z księdzem Jerzym, który kiedyś spotkałam go na dziedzińcu namiotowej i taki smutny mówi: mówią mi, że ja mówię politycznie, a przecież ja tylko cytuję prymasa i Jana Pawła II. I rzeczywiście cała droga księdza Jerzego to była kontynuacja tej linii kardynała Wyszyńskiego, zwłaszcza z czasów włocławskich, kiedy pracował z robotnikami, kiedy był współpracownikiem chrześcijańskich związków zawodowych, kiedy prowadził uniwersytet robotniczy i zbierał młodych robotników i oni przygotowywali opracowania encyklik społecznych papieży. I był tak bardzo ksiądz prymas Wyszyński związany z robotnikami. Dlatego kiedy potem zaczęły się strajki i przyszli pracownicy Huty Warszawa prosić, żeby w czasie strajku jakiś ksiądz odprawił mszę świętą, ksiądz prymas zaczął szukać, kto by to mógł być. Najpierw powiedział do swojego kapelana, do księdza Piaseckiego: to idź w rąku, ty odpraw. Ale potem mówi: wiesz, może kogoś poszukaj. I ksiądz Bronisław poszedł do kościoła świętego Stanisława Kostki. Tam ksiądz Jerzy był rezydentem. No i już jak poszedł do robotników, tak już z nimi pozostał. Więc te dwie postaci, kardynał Wyszyński i błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, to postaci bardzo bliskie. Ja sobie pozwolę usiąść jako starsza pani i tak będę wszystkich widzieć. Trochę za nisko jednak. Dobrze. Powszechnie wiadomo, że kardynał Wyszyński był wielkim czcicielem Matki Bożej. Pytany, dlaczego aż tak jej zawierzył? Ponieważ często miano mu to za złe, uważano, że to jest dewocja, że nie wypada, żeby w XX wieku kardynał, arcybiskup dwóch archidiecezji trzymał się ręki Matki Bożej jak dziecko. A ksiądz Wyszyński z prostotą odpowiadał: to nie ja zacząłem od Maryi.
to Bóg zaczął. Ja tylko naśladuję Jego linię postępowania. I mówił, potrzebujemy jej i nie wstydzimy się tego. Potrzebujemy jej jak płuca potrzebują powietrza, serce krwi i miłości, stopy oparcia, oczy światła, usta pokarmu. Jak dziecko jeszcze nienarodzone potrzebuje matki. Nie może istnieć i żyć bez niej i poza nią. Potrzebujemy Matki Bożej. Przecież nawet Bóg jej potrzebował. Zaczęliśmy od niej i Bóg od niej zaczął. Nie możemy się bez niej obejść. Bóg także nie chciał się bez niej obejść. Szukamy u niej ratunku i pomocy. Ona najpierw samemu Bogu była pomocą. Wspomina, często nawiązywał do tego fragmentu ksiądz prymas Wyszyński, do momentu grzechu pierworodnego człowieka w raju. Kiedy człowiek stracił przyjaźń z Bogiem, zobaczył, co się stało. Adam się ukrył, wtedy Bóg pyta Adamie, gdzie jesteś? I człowiek właściwie stracił całą pewność, że jest kochany przez Boga, całą pewność swojego sensu życia. Co Bóg wtedy mówi? Pomoże nieprzyjaźń między, mówi do szatana, pomoże nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między potomstwem twoim a potomstwem jej. I odtąd Maryja jest największym postrachem szatana. Dlatego, kiedy przychodzą trudne czasy, mówił ksiądz prymas, trzeba się trzymać jej, bo sami sobie z nim nie poradzimy. Ksiądz prymas był związany z Matką Bożą od dziecka. Urodził się, jak sam mówił, w pierwszą sobotę miesiąca, żeby wszystko było zgodne z planem Bożym. 3 sierpnia 1901 roku. W domu rodzinnym codzienna modlitwa różańcowa była zwyczajem, nie tylko w październiku. Odmawiali różaniec klęcąc. Najpierw ojciec, potem dzieci, na końcu matka. I wspominając ten czas, ksiądz prymas mówił tak, nie zawsze wtedy kolanka bolały, jak musiałem klęczeć, ale potem, kiedy patrzymy na życie księdza prymasa Wyszyńskiego, ile ten człowiek wytrzymał, jaką miał moc. On się nauczył tej mocy już wtedy, kiedy klęcząc odmawiali różaniec. Później, kiedy czytamy zapiski więzienne, pranie dnia, mamy 3 części różańca, wtedy były 3. Radosna, bolesna, chwalebna. I ten człowiek pisze sobie plan dnia w więzieniu. On jest wolny, w niewoli nawet jest wolny, ale jego oddechem, jego wolnością była Maryja, która dawała mu pewność, że Bóg jest blisko. Później, kiedy seminarium był tak słaby, że się zastanawiali, czy go święcić, ponieważ panował głód. Młodzież była wycieńczona. Ksiądz Wyszyński był raczej słabego zdrowia i rozchorował się na zapalenie płuc, a jeszcze mylnie lekarz go wysłał do szpitala z rozpoznaniem duru brzusznego, więc cud, że się nie zaraził na tym oddziale. Ale kiedy wyszedł i jak wspomina święcenia kapłańskie, to mówi, że marzył o tym, żeby litania do wszystkich świętych trwała jak najdłużej, bo się bał, że jak wstanie, to się nie utrzyma na nogach. A biskup się zastanawiał, czy go święcić. Przecież nie wiadomo, czy on jeszcze parę tygodni pożyje. I podobno siostra zakonna mówi, a czego mu żałować? Nawet niech jedną mszę świętą odprawi. I biskup sam, zresztą ciężko chory, biskup Owczarek,
udzielił święceń kapłańskich księdzu Wyszyńskiemu i on, mimo że tak słaby, jedzie na mszę świętą prymicyjną razem ze swoją siostrą. Gdzie? Na Jasną Górę. I mówi, pojechałem, żeby mieć matkę, żeby stanęła przy każdej mojej mszy świętej, jak stała przy Chrystusie na Kalwarii. Zawsze ksiądz prymas tak przeżywał mszę świętą, że to jest jakby przeniesienie w czasie i w przestrzeni ofiary Chrystusa z Kalwarii. A pod krzyżem stała Matka. Dlatego w czasie każdej mszy świętej odnosił się najpierw do Matki Bożej myślą, modlitwą, żeby mu pomogła wytrwać przy Chrystusie całą uwagą, żeby o niczym innym nie myślał, żeby się nie oderwał od tego wielkiego misterium. I wiecie, kochani panowie, że myślę, że też macie ten zwyczaj, żeby przed mszą świętą pomodlić się do Matki Bożej, żeby wyprosiła nam pomoc Ducha Świętego, żeby można było przeżywać mszę świętą jako autentyczną obecność Chrystusa ukrzyżowanego. Ksiądz prymas całe życie potem już, zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach, odnosił się do Matki Bożej. Bał się zostać biskupem. Uważał, że się do tego nie nadaje, że jest profesorem, że on nie umie być duszpasterzem. Bronił się. Kiedy mu powiedział to kardynał Chląd, to prosił, żeby mu dał czas do namysłu, przynajmniej do rana. Całą noc się modlił w Poznaniu. A potem kardynał Chląd mu powiedział, Ojcu Świętemu się nie odmawia. I ksiądz Wyszyński się zgodził. Ale co robi? Na konsekrację biskupią jedzie na Jasną Górę. Do swojego herbu biskupiego bierze obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I mówi, przychodzę w jej znaku do swoich diecezjan i będę wam służył w jej znaku. A później, kiedy przychodzi na niego jeszcze większa odpowiedzialność prymasa Polski, wszystko wiąże z Matką Bożą. Po latach przyznaje, nigdy nie traciłem z mojej świadomości słów umierającego kardynała Chląda. Nie poddawajcie się, walczcie. Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to jej zwycięstwo. I rzeczywiście walczył z jej pomocą. Więzienie. Po wyjściu z więzienia powiedział, że właściwie to były najszczęśliwsze 3 lata, bo ona ode mnie nie odchodziła. Miał takie poczucie obecności Matki Bożej. Ale był to czas trudny. Był to czas, kiedy ksiądz prymas, mimo że wszystko robił, żeby w ojczyźnie zachować pokój, żeby nie było rozlewu krwi, zostaje oderwany od swoich owiec. Właściwie już nic nie może. Co wtedy robi? Oddaje się Matce Bożej w niewolę, żeby być w jej niewoli, żeby być jej własnością, a nie być w niewoli komunistów, tych, którzy go więzili. Mówili, że to jest internowanie. Dziękuję za takie internowanie. Pierwsze, Rywałt, to był krótko, ale później Stoczek. Pilnowało go 60 strażników. Podsłuchy. Okna zaklejone papierem, żeby nie było wiadomo, gdzie prymas jest. Wilgotny klasztor, mówi ksiądz prymas, woda się lała po ścianach. Kiedy później robili remont, to zobaczyli, że cała kanalizacja była zamarznięta. I ksiądz prymas wspomina, szedłem spać do wilgotnej pościeli i wstawałem też w pościel. Była wilgotna. Tak było zimno i takie były warunki w Stoczku. A Prudnik,
całą część domu, która wychodziła na las. Jeśli ktoś był w Prudniku, to wie, jak ten klasztor ojców franciszkanów wygląda. A oni mieli okna, ksiądz prymas i ksiądz Korodecki, tylko na ogród. Ogród właściwie zaniedbany, gliniasty. I tylko tam mogli spacerować. I nie wolno im było nawet patrzeć w stronę lasu. I to nazwać internowaniem. Ale potem Pan Bóg dał łaskę, że w Komańczy już były inne warunki. Kiedy się jest w Komańczy i patrzy się na te cudowne drzewa, na te lasy, na te połoniny, to naprawdę był dar dla księdza prymasa, że on podołał tej ogromnej pracy, którą miał później po wyjściu z więzienia. Od 1969 roku byłam świadkiem tej pracy. Nie było to łatwe. Dzisiaj prymas jest chwalony za to, że zawierzył Matce Bożej. Dzisiaj prymas jest chwalony za swoją roztropność polityczną, za swoją intuicję, za to, że właściwie był mężem stanu, a wtedy właściwie samo niezrozumienie. Oskarżali go, nazywali go szpiegiem watykańskim. Nie pozwalali, nie wpuścił go mucha papieża Pawła VI na uroczystości milenijne. A ile się nasłuchałam na temat maryjności kardynała Wyszyńskiego, bo po co on tak z tą Matką Bożą? Pamiętam taką rozmowę z jednym z pisarzy katolickich. Nie będę wymieniać jego nazwiska, niech tam jest u Pana Boga. Myślę, że już się przekonał, jaka jest prawda. Spotkaliśmy się w pociągu. Jechałam wtedy do Częstochowy na zmianę nawiedzenia. Obraz przechodził z jednej diecezji do drugiej i wtedy był taki zwyczaj, że każda diecezja kolejna odbierała obraz Matki Bożej na Jasnej Górze. I właśnie jechałam na tę uroczystość, a byłam świeżo po lekturze książki tego właśnie autora. No i w pociągu tak nam się miło rozmawiało na temat tej książki. Byłam wtedy studentką filologii polskiej. No i w Częstochowie zbieram się do wysiadania. A także Pan mnie pyta, to rodzinę ma Pani w Częstochowie? Ja mówię, nie, wie Pan, jadę na zmianę nawiedzenia Matki Bożej do kolejnej diecezji. A wtedy ten Pan z ubolewaniem, biedny ten prymas, tam na zachodzie myśl Tajarda de Chardin, a prymas z obrazem do ludzi. Ja mówię, wie Pan, no nie znam jeszcze myśli Tajarda de Chardin, zainteresuję się tym, ale do prymasa mam zaufanie. Jeżeli on idzie z obrazem do ludzi, to widocznie to jest potrzebne. No i tak żeśmy się rozstali, on był niepocieszony. Całe te środowiska Tygodnika Powszechnego, więzi, Kiku. Kiedyś byłam na takim spotkaniu w Kiku. To było jedno oskarżenie księdza prymasa. Dlaczego on taki maryjny? Nawet ci panowie odważyli się napisać memoriał, anonim, który rozrzucali na Soborze Watykańskim II, niby w obronie czci Matki Bożej. Jaka to maryjność tego prymasa jest nie na poziomie, bo on taką ma, tą maryjność ma taką ludową. Myślę, że te wydarzenia, które też panowie w ostatnim czasie przeżywacie, przypominają to. Ksiądz prymas, kiedy mu zarzucano, że jest zbyt maryjny, mówi, to właściwie nie zarzut, tylko największa pochwała, bo nie można być zbyt maryjnym. Niektórzy wiązali tę maryjność księdza prymasa z jego przeżyciem z dzieciństwa, kiedy umarła mu matka. Rzeczywiście tak jak on kochał swoją matkę,
to ja nie spotkałam dorosłego człowieka, żeby z taką miłością po tylu latach sierotstwa mówił o swojej matce. I na pewno brakowało mu matki. I więź z Matką Bożą na pewno jakoś była z tym związana. Zresztą zwróćmy uwagę, też święty Jan Paweł II stracił matkę jako dziecko. I też to szukanie matki jako tego poczucia bezpieczeństwa, tej bliskości jest chyba jakoś z tym związane. Ale zarówno jeden, jak i drugi mieli przede wszystkim głęboką świadomość, kim jest Maryja w planie Bożym. Że jak w tym pierwszym fragmencie, w tym cytacie słyszeliśmy, Bóg od niej zaczął. Maryja jest związana z całą Trójcą Świętą. Jest związana z Bogiem Ojcem, bo jest matką Jego Syna. Jej Bóg Ojciec najbardziej zawierzył ze wszystkich ludzi. W niej odtworzył ten pierwotny porządek świata. Jej pomocy potrzebował Syn Boży. I to ksiądz prymas mówi nie tylko po to, żeby się stać człowiekiem, bo macierzyństwo Maryi nie jest przeszłością. Ona jest. Ona po wszystkie czasy jest Jego matką. I w jakikolwiek sposób Chrystus rodzi się w nas, w Kościele, ona jest Jego matką. Bo Chrystus żyje. Chrystus nie jest przeszłością. I Jego matka, mówił prymas, nie jest przeszłością. Ona jest. Zresztą modlimy się do niej, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz, w tym momencie i w godzinę śmierci naszej. A więc ona jest. I gdybym miała powiedzieć, co z maryjności kardynała Wyszyńskiego wydaje mi się takie szczególnie ważne i jakby w pewnym sensie nowe, to jest ta świadomość obecności Maryi tu i teraz, obecności Maryi w naszym życiu, w całym naszym życiu chrześcijańskim, w naszej modlitwie, że ona jest. Mówił, nie ma w Kościele rozwodu. Zostaje Chrystus, a Maryja odchodzi do archiwum. A więc nikt nie błądzi, kto się odwołuje do Matki Bożej. To jest właśnie ta przewrotność szatana, że to, co jest największą chwałą Maryi, że ona nam daje Jezusa, to szatan wmawia, ona zasłania Jezusa. I niektórzy w to wierzą. Dosłownie na odwrotności tego, co jest jej misją, co jest dla niej najważniejsze, dawać Chrystusa. Nie tylko kiedyś w momencie wcielenia, ale także dzisiaj. To szatan mówi, ona zasłania. I niektórzy w to wierzą, małoduszni. I dopiero tak naprawdę wybór Ojca Świętego Jana Pawła II położył kres narzekaniom na maryjność prymasa Wyszyńskiego. Potrzebował Maryi Duch Święty. To pięknie mówi święty Ludwik Grignon de Montfort. Duch Święty jest płodny dopiero w Maryi. Bo kiedy Maryja pyta, jakże się to stanie, że będzie matką, będąc dziewicą, anioł jej mówi, Duch Święty stąpi na ciebie. I on sprawia poczęcie Syna Bożego w niej. Maryja jest związana z całą Trójcą Świętą. I dlatego związanie się z nią, zaufanie jej, zwłaszcza w czasach trudnych, jest po prostu wielką mądrością człowieka, jest wielką intuicją tej Bożej rzeczywistości, nigdy nie jest błędem. Ale za to trzeba zapłacić. Największym zwycięstwem w życiu kardynała Wyszyńskiego był wybór Ojca Świętego Jana Pawła II. Mówi, to było dzieło Boże, to było dzieło Chrystusa. To było dzieło Matki Najświętszej.
Gdy podszedłem do Jana Pawła II z pierwszym pomagium, usta nasze niemal jednocześnie otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej. To jej zwycięstwo. Wierzyliśmy w to mocno i wierzymy nadal. A potem ta synchronizacja, prymas umiera, a Jan Paweł II po zamachu. Jan Paweł II jeszcze dzwoni do prymasa Wyszyńskiego, jeszcze chce go usłyszeć, jeszcze chce się pożegnać z nim. Dzwoni 24 maja, święto Matki Bożej, wspomożycielki wiernych, ale kabel prowadzący do celu, łączący telefon z kontaktem jest za krótki. Nie było wtedy telefonów bezprzewodowych. I Ojciec Święty dzwoni dopiero następnego dnia. Umówił się kapelan księdza prymasa z księdzem Dziwiszem i dzwoni. I prymas między innymi mówi takie słowa. Między nami jest Matka Najświętsza, cała nadzieja w niej. A kiedy ksiądz prymas odchodzi do Boga, mówi w czasie sakramentu chorych, mówi, przyjdą nowe czasy, wymagają nowych świateł, nowych mocy. Bóg je da w swoim czasie, a Matka Boża w Polsce słabsza nie będzie, choćby się ludzie zmieniali. I wszyscy się zdumiewali, jak to jest, komunizm, a w Polsce kościoły są pełne. Kiedy pytali, co jest tajemnicą, ksiądz prymas na soborze odpowiadał, wiara ludu i Matka Najświętsza. To jest nasza tajemnica. I to jest to, o czym pisze Sienkiewicz w takich pięknych słowach w Potopie. Szydzi z nas i naśmiewa się z nas nieprzyjaciel. Co nam z dawnych snów pozostało? Choćby wszystkie przepadły, pozostała wiara i cześć dla Najświętszej Panny. I na tym fundamencie reszta odbudowana być może. Patrząc na Panów, mam poczucie, że Wy macie szczególną łaskę u Boga. Być w tych czasach wojownikami Maryi, to naprawdę jest jej szczególne zaproszenie. Jak to się staje? Człowiek często pyta, dlaczego ja? Może tylu mądrzejszych, lepszych? Ale to my, tacy jacy jesteśmy. I ksiądz prymas wszystko, całą pracę duszpasterską związał z Matką Bożą. W czasie uwięzienia napisał śluby jasnogórskie. Śluby są dowodem, jak nasza maryjność jest głęboka. Że to nie chodzi tylko o to, żeby stawiać Matce Bożej najpiękniejsze kwiaty, palić świece przed jej obrazem, ale żeby żyć tak, jak nakazuje jej Syn. To jest jej powiedzenie. Cokolwiek mój Syn wam powie, to czyńcie. Dlatego śluby to jest taki program moralny dla narodu. Wiara, wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, życie w łasce. Żeby ta wiara nie była pusta, żeby się wiązała z łaską, z naszym życiem. W ślubach ksiądz prymas mówi, przyrzekamy żyć bez grzechu ciężkiego. I później mówi, no gorszą się z nas, że aż tyle chcemy. A co, ma Polska utonąć w błocie? To jest dla Polski najważniejsze. Jeżeli będziemy mocni duchem, nikt nas nie zniszczy. Obrona życia. Zawsze dla księdza prymasa obrona życia ludzkiego była na pierwszym miejscu. Od początku aborcję nazywał po prostu zbrodnią. Mówił, to nie jest zabieg, to jest zabicie człowieka, który nie umie się bronić, który nie umie wołać o ratunek. Wierność małżeńska. Już wtedy prymas ślubuje
pracę nad wiernością małżeńską. Popatrzmy, co dzisiaj się dzieje w miastach cudzów. Ani rodzice nie wybierają sobie dzieci, że to będzie takie dziecko albo inne. No chyba, że adoptowane, ale normalnie dostajemy taki przydział od Pana Boga, prawda? I takie wyposażenie, jakim jest nasza rodzina, nieraz biedna, nieraz poraniona, ale to jest nasz ojciec, to jest nasza matka. I obrona rodziny, uważał ksiądz prymas, jest po prostu obroną trwania narodu, bo naród przetrwał w rodzinach. Kiedy przyszedł czas, że Polska była pod zaborami, gdzie przetrwała wiara? W rodzinach. Gdzie przetrwał język polski? W rodzinach. Sam ksiądz prymas wspomina, że kiedy był dzieckiem, to jego ojciec wieczorami, kiedy już patrol kozaków przez wieś przejechał w kierunku Nura, wyciągał książkę Dzieje Polski, 24 obrazki z dziejów Polski i uczył dzieci historii po polsku. A przecież urzędowym językiem był język rosyjski. Metryka kardynała Wyszyńskiego jest spisana po rosyjsku. Polskość przetrwała w rodzinie. Moralność przetrwała w rodzinie. Dlatego obrona rodziny za wszelką cenę, obrona własnej rodziny, obrona rodziny najbliższych, modlitwa za rodziny. To ksiądz prymas uważał, że to jest nasze być albo nie być. Młodzież wierna Chrystusowi. A jak młode pokolenie nie wytrwa przy Chrystusie, to nie ma przyszłości dla naszej ojczyzny. Dlatego uderzenie, tak ksiądz prymas mówi, wrogów ojczyzny, poznajemy po tym, jak się odnoszą do tego, co jest dla nas największą wartością. Największą wartością dla nas jest wiara i moralność chrześcijańska. I dlatego, jeżeli będą chcieli zniszczyć naród, to zdanie, które teraz jest często powtarzane, jeżeli będą chcieli zniszczyć naród, będą niszczyć Kościół. I to teraz tak perfidnymi metodami, jakich jesteśmy świadkami, prawda? Podejrzewanie świętego Jana Pawła II, który całe życie stał w obronie człowieka, który szanował człowieka, który bronił rodziny. Jego posądzanie o to, że on krył ludzi, którzy krzywdzą dzieci, to po prostu jest naprawdę, no chyba szatański wymysł, żeby uderzyć w autorytet, żeby nam odebrać nadzieję, żeby nam zasłonić światła, żebyśmy się dali poprowadzić w ciemności, jak owce idące do przepaści. A więc młodzież wierna Chrystusowi, miłość i sprawiedliwość społeczna. Zwróćmy uwagę na to połączenie, że to nie jest tylko sprawiedliwość. Ale ksiądz prymas mówił, sama sprawiedliwość społeczna nie wystarczy. Bo człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek chce być kochany. Człowiek chce być kochany w rodzinie. Człowiek chce być szanowany i kochany w społeczeństwie. I dlatego to zmaganie w ślubach jest, żeby nie było wśród nas głodnych, bezdomnych i płaczących, żebyśmy się umieli dzielić chlebem. To jest początek solidarności. Mówimy z całą prawdą, że przewrót nastąpił wtedy, kiedy święty Jan Paweł II powiedział, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale pamiętajmy, ta ziemia była już przygotowana. Ta ziemia była przeorana przez śluby jasnogórskie, przez zawierzenie Matce Bożej. A kiedy ksiądz prymas zobaczył, jak jest wielkie niebezpieczeństwo, wtedy już całkowicie wszystko oddał Matce Bożej. Ale jeszcze w ślubach jasnogórskich mamy
takie hasło, takie przyrzeczenie, że przyrzekamy walczyć z naszymi wadami narodowymi, z lekkomyślnością, z rozwiązłością, z brakiem oszczędności, ale w tym samym fragmencie ksiądz prymas od razu mówi o zdobywaniu cnót. Ksiądz prymas w ogóle miał w sobie tak dużo nadziei. On uważał, że Bóg jest tak potężny, że Bóg zwycięży. I zawsze z wymaganiami łączył jednocześnie to, co pozytywne, to, co dobre. Kiedy na przykład przemawiał do młodzieży, a byłam świadkiem bardzo wielu jego przemówień, zwłaszcza kiedy młodzież przychodziła na Miodową, zawsze mówił do nich o sensie życia, o tym, że są odpowiedzialni za to życie, że życie jest jedno, że nie mają iść na łatwiznę, tylko mają po prostu mężnie iść, bo mówił, bo macie być jak orły, a orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. I to pozytywne nastawienie księdza prymasa. Nieraz ludzie przychodzili na Miodową, też w różnych trudnych sytuacjach i mówili: eminencjo, co teraz będzie? Co z nami będzie? A on odpowiadał: tylko Bóg na pewno będzie i my w nim. I dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami różnych trudnych sytuacji, tylko Bóg na pewno będzie i my w nim. To, co dziś w homilii usłyszeliśmy, króciutkie, ale tak trafne. My się ciągle zmagamy z grzechem. My ciągle wychodzimy z naszych słabości. I Bogu zależy, mówił ksiądz prymas, przede wszystkim na naszej miłości. Bo dopóki człowiek walczy, jest zwycięzcą, żeby się nigdy nie poddać. No i wreszcie ostatni punkt wielkiej nowenny. Cześć dla Matki Najświętszej. Bo to, mówił ksiądz prymas, jest cała siła wielkiej nowenny. A jaką potęgą był obraz Matki Bożej, to dali dowód komuniści, bo nie mogli wytrzymać tych tłumów w czasie nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i w końcu obraz aresztowali. Najpierw zabrali księdzu prymasowi, kiedy jechał z Milenium we Fromborku, a później, kiedy obraz był przewożony z Częstochowy do Katowic, panowie M.O. wsiedli do samochodu, obraz przywieźli na Jasną Górę i tam posterunki stały przez 6 lat. Pilnowali Matki Bożej, siedź tu twoje miejsce. Ale nie dała się Matka Boża zamknąć. Nie szła w obrazie, to szły puste ramy, świeca. I pamiętam, jak nieraz się ludzie gorszyli, tacy praworządni teologowie. Mówimy nawiedzenie Matki Bożej. To nie jest nawiedzenie Matki Bożej, tylko obrazu Matki Bożej. A kiedy już potem nawet obrazu nie było, tylko były puste ramy i w nich świeca, to już było nawiedzenie Matki Bożej. I naprawdę w tych parafiach, gdzie przychodziła, tak się czuło, że ona jest obecna w jakimś swoim misterium, w tej swojej tajemnicy. Kiedy przed milenium tak się znowu nasiliła walka z Kościołem, ksiądz prymas mówi, patrzymy, jak powstają potężne organizacje, których jedynym celem jest odebrać wam wiarę w Boga, zniszczyć Boga w waszych sercach. I co możemy zrobić? Czy mam powiedzieć, nie masz już nic do zrobienia? Jeżeli było jeszcze tyle do zrobienia w katastrofie człowieka w raju, jeśli było jeszcze tyle do zrobienia na Kalwarii, gdzie Chrystus z krzyża oddaje nam Matkę, oto Matka Twoja. Dziś mamy bardzo dużo do zrobienia. Możemy i musimy wszystko oddać Matce Najświętszej. I podejmuję decyzję, że odda Polskę Matce Bożej w niewolę miłości. W niewolę, czyli na całkowitą własność.
I mówili, no na tym punkcie to już się prymas przewróci. Polskę oddawać w niewolę Maryi po tylu latach niewoli, którą przeżyliśmy. Ksiądz prymas myślał o innej niewoli, tej niewoli, która wyzwala. Właściwie każde radykalne pójście za Chrystusem jest jakąś niewolą. Powiedział to potem święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, że to przypomina słowa z Ewangelii, że trzeba swoje życie stracić, ażeby je zyskać. I że do natury miłości należy wolność, ale jednocześnie miłość to zależność, to całkowita zależność. Wiemy na pewno wszyscy z doświadczenia, jak człowiek zakochany jest niewolnikiem tej osoby, w której jest zakochany, prawda? Bo to jest jakieś podporządkowanie, jakieś związanie, jakieś zagarnięcie. I dlatego tak bardzo trzeba czuwać nad tym, nad naszymi pragnieniami, za kim podążamy. I to oddanie Matce Bożej w niewolę przeciw tysiącleciu chrztu Polski. Przyznam się, że to było bardzo odważne, to był bardzo odważny akt. To był akt naprawdę na miarę naszego tysiąclecia. Akt jakby ponownego chrztu, tego całkowitego takiej decyzji, przylgnięcia do Chrystusa. Wtedy się wydawało, Boże, no my tacy słabi i oddajemy się. I to nie tylko, żeby Matka Boża broniła naszej wiary, bo taka była intencja księdza prymasa, ale oddanie jest za wolność Kościoła w ojczyźnie i w świecie. Pamiętam, jak wtedy myślałam sobie, Boże, tyle mamy wad, a my się oddajemy za wolność Kościoła w ojczyźnie i w świecie. Ale potem, jak został wybrany święty Jan Paweł II, to zrozumiałam, że jednak ten nasz naród Pan Bóg jakoś wybrał, żebyśmy byli świadectwem. I teraz, kiedy jest takie uderzenie w Kościół, kiedy jest takie uderzenie w ludzi wierzących i w wiarę w Boga, czy nie mamy już nic do zrobienia? Mamy bardzo dużo do zrobienia, kochani wojownicy Maryi. Możemy i musimy wszystko oddawać Matce Bożej. Dlatego ona ma taką armię. Dlatego też szatan będzie chciał was zniszczyć, będzie chciał was rozproszyć. Tak jak popatrzmy, kraje tak kiedyś katolickie, Francja, Belgia, Holandia, kraje misyjne. Dzisiaj właściwie zanik religijności, zanik pobożności. We Francji jest więcej meczetów niż świątyń katolickich. Dlaczego? Bo szatan uderza w to, co jest najbliżej Boga. I to ubezpieczenie, które mamy, ksiądz prymas Wyszyński, kardynał Wojtyła podpisali z Matką Bożą polisę ubezpieczeniową. Ty bronisz naszej wiary, bronisz narodu, a my oddajemy się Tobie w niewolę. Duża stawka, bo całkowite oddanie, ale jeszcze większa stawka, uratowanie tożsamości narodu. Dlatego możemy mieć nadzieję. Dlatego, mimo że nam się wydaje, że już jest tak źle, to jeszcze, kiedyś rozmawialiśmy z Ojcem Świętym, już papieżem, że w Polsce no, mamy wiarę, ale tyle jest grzechów. A Ojciec Święty mówi, ale jeszcze jest świadomość grzechu. Ale jeszcze Polska się spowiada, tak jakby na pociechę, że jeszcze mamy od czego się odbić. I teraz tak mówimy, już kończę, mówimy o tym, że święci to są takie drogowskazy nasze do Boga. Ale to nie są drewniane kołki przy drodze, tędy do nieba, tędy do czyśćca, prawda? To są żywi ludzie. Oni są. Oni żyją. Przecież wierzymy w świętych obcowani. Dlatego możemy się do nich odwoływać, możemy ich prosić.
swoich osobistych sprawach, w sprawach narodu, w sprawach naszych rodzin. Mamy takich orędowników. Mamy świętego Jana Pawła II, mamy kardynała Wyszyńskiego, mamy księdza Jerzego. I oni z nami są. I dlatego możemy mieć nadzieję, że Bóg uratuje i nas, i nasze rodziny, i naszą ojczyznę. Ale mamy być wierni i mamy nie ustępować i nie bać się, kiedy nam będą mówić, że jesteśmy zbyt maryjni, że jesteśmy nienowocześni, że jesteśmy zacofani. Dobrze, możemy być, ale ci święci pokazują, po czyjej stronie jest prawda, po czyjej stronie jest wolność, po czyjej stronie jest moc. Dziękuję Wam za cierpliwość. Dziękuję bardzo.